Nawet nie sądziłam, że mi nagrał po prostu swój śmiech. I kiedy to było? No pewnie 20 lutego, jak się z nim ostatni raz widziałam. Jednymi z niewielu chwil radości w życiu 8-letniego Kamila były te spędzone z siostrą i ojcem. To nagranie zostało wykonane podczas ich ostatniego spotkania. Kilkanaście dni później chłopiec został bestialsko skatowany przez swojego ojczyma. Przez 5 dni konał w brudnym i ciasnym mieszkaniu. W tym czasie do organizmu wdało się zakażenie, z którym nie poradzili sobie jedni z najlepszych lekarzy w Polsce. Czy była nadzieja na uratowanie tego chłopca? Nie wiem. Zrobiliśmy wszystko, cośmy mogli zrobić. Organizm tego nie wytrzymał. Natomiast no, gdyby był zdrowym dzieckiem, leczonym w sposób prawidłowy od samego początku, powinien przeżyć. To, że on był zaniedbany na samym początku, i to nie tylko chodzi o to, że to leczenie tego oparzenia było opóźnione, ale podejrzewam, że po prostu jego organizm był słaby. On był odwodniony, był niedożywiony. Prawdopodobnie miał różnego rodzaju niedobory, które spowodowały, że nie miał siły na tą walkę. Byłeś u niego? Byłam raz, bo ogólnie to nie chcieli za bardzo mnie wpuszczać. Jak z tatą rozmawiałam, bo nieraz pytałam, czy bym mogła jechać, no to tylko tata mógł wchodzić. Ale ja raz byłam przed świętami wielkanocnymi i wtedy miałam jedyną okazję, żeby go zobaczyć. To i tak mnie nie wpuścili, bo wtedy mu się pierwszy raz serce zatrzymało. Już był po prostu sygnał, tak? Chociaż i tak miałam jednak nadzieję, że przeżyję. Też nie zrobiłam więcej. Magdalena Mazurek jest siostrą przyrodnią Kamila oraz młodszego o rok Fabiana. Sama wychowywała się w domu dziecka. 2 lata temu nawiązała ponownie relacje ze swoim ojcem, ale rodzeństwo poznała dopiero na początku roku. Pokochałaś go? Od pierwszego od razu spotkania. Jak zobaczyłam go razem z Fabiankiem. Tyle planowałam, że gdzieś pojedziemy, nie wiem, do wesołego miasteczka, że spędzimy wiele fajnych chwil. Poczułam więź jakąś taką od razu. Widziałam, że są do mnie podobni obydwaj. Jakoś tak od razu do mnie też przylgnęli. Ja się cieszyłam, że na przykład mam ich tak, że się z nimi widzę. Chociaż to było rzadko, bo ich mama robiła problemy, tak? Żeby ich dać, chociaż na chwilę tacie, żeby mogli ze mną czas spędzić. Czułam, że na przykład przy mnie i przy tacie mu jest dobrze, tak? Dopóki nie zaczęło się rozmowy właśnie o mamie i o tym Dawidzie, to obaj byli szczęśliwi, uśmiechali się, wariowali u mnie w domu, dyskoteki sobie robili.